Cześć, z tej strony Marcin. Ósme zadanie z planimetry z książki Teraz matura poziom rozszerzony. Teraz matura 2016. Zestaw bodajże D, czyli ten najtrudniejszy. Zadanie mamy takie. Na okręgu o promieniu pierwiastek z trzech opisano trapez równoramienny ABCD. Więc może sobie to zaznaczmy, że to będzie A, B, C i D. Tak? O dłuższej podstawie AB. Ok, zgadza się. I krótszej CD zgadza się. Punkt styczności S. Jest? Punkt styczności S, tak, bo tu jest punkt styczności, dzieli ramię BC na także SB. To jest 3CS, czyli tu jest X, niech będzie, a tu będzie 3X. No, ok? Dobra. No i mamy obliczyć długość ramienia tego trapezu i kosinus kąta AB i tu będzie D, tak? Czyli kosinus, tutaj będzie ten kąt, ale to zaraz będziemy tam sobie kombinować i rysować dalej. Dobrze, od czego zaczniemy? Pierwsza podstawowa rzecz, to trzeba zauważyć, że ten trójkąt siwy do tego trójkąta niebieskiego są przystające, czyli dokładnie takie same. Dlaczego? Ponieważ tutaj jest promień. Tu jest promień. Ten bok pomarańczowy mają wspólny, a oprócz tego, skąd są punkty styczności, to promień zawsze jest pod kątem prostym. Czyli trójkąt siwy i trójkąt niebieski to są trójkąty prostokątne. Jeżeli tu jest promień i ten sam bok i promień, to wynika z tego, że możemy sobie to wyliczyć z Pitagorasa, czy tu będzie x i dokładnie to samo wyjdzie, że tu jest x. Ok? Dobra. Czyli to mamy. Druga podstawowa rzecz jest taka, że no skoro tu jest kółko w środku, a to jest trapez równoramienny, to jakby ten pionowa tu krecha przez środek dzieli ten trapez na dwa takie same, tak? Że to, co po lewej, będzie to samo, co po prawej. To znaczy, że skoro tutaj od środka do C jest X, to znaczy, że od tego środka do D też jest X. Ok? Dobra. Co dalej? Dalej mamy coś takiego. Jeżeli to jest promień i tu jest promień pod kątem prostym i tu pod kątem prostym oraz ten odcinek, tak, znowu jest wspólny bok, promień, kąt prosty 3x, promień, wspólny bok, kąt prosty. Czyli one znowu są przystające, to znaczy, że ten odcinek też jest 3x. Dobra. Tak, bo ten trójkąt S, środek B i środek B i tutaj środek AB, tak, ten trójkąt tu i ten tu, one są znowu przystające, czyli dokładnie takie same. Więc skoro tu jest 3x, to tu też jest 3x. No i znowu tak samo, jeżeli tu był xx, 3x, to tutaj odtąd dotąd. Skoro trapez równoramienny, to też jest 3x. Ok? Dobra. Co dalej mamy? Dalej mamy coś takiego, że no to tu pionowa krecha w dół i tu pionowa krecha w dół. Aha, jak jeszcze można było inaczej zrobić to, że tu jest 3x i 3x, bo teraz mi to wpadło do głowy. No skoro kółka jest w środku, to te boki po bokach, tak, jeżeli je dodamy, czyli x plus 3x, czyli 4x plus 4x, no to jest 8x. To muszą być równe tym bokom na górze i na dole. Skoro tu jest 2x, o, sorry. Skoro tutaj jest 2x, no to tutaj brakuje 6x-ów, tak? Żeby tu było 2x plus 6x to jest 8x, o, 4x i 4x to jest 8x. Można też tak, albo z tych przystających trójkątów też się to dało zrobić. Dobra. Co to są te krechy, które narysowałem? No to jest nic innego. Jeżeli tu jest pierwiastek z trzech, czyli promień, i tu jest pierwiastek z trzech, czyli promień, to to są dwa promienie, ta długość, tak? Odtąd dotąd to będzie to samo, co odtąd dotąd. Czyli ta długość to jest dwa pierwiastki z trzech. Dalej. Jeżeli tu na górze jest x, to tu na dole też jest x. To znaczy, że ten odcinek to jest 2x. To znaczy, że tu jest 4x, bo to jest oczywiście ten trójkąt, bo to jest ramię, skoro tu jest 4x, to tu jest 4x w tym trapezie równoramiennym. I tutaj z tego trójkąta możemy sobie zastosować stwierdzenie Pitagorasa, czyli 2x do kwadratu
oczywiście w nawiasie. Dodać dwa pierwiastki z trzech do kwadratu. Równa się przeciw prostokątna do kwadratu, czyli 4x do kwadratu. No to liczymy. 2x do kwadratu to jest oczywiście 4x kwadrat plus 2 do kwadratu 4, pierwiastek z 3 do kwadratu 3, 4 razy 3, 12, 4 do kwadratu 16, x do kwadratu x kwadrat. Odejmiemy sobie te 4x kwadrat, czyli 12 równa się 12x kwadrat, podzielimy przez 12, 1 równa się x kwadrat, spierwiastkujemy, a więc x równa się 1. Oczywiście jeszcze można napisać, że x równa się minus 1, ale skoro to jest odległość, no to ona nie może być ujemna, więc to odpada. Czyli wyszło nam, że długość tego boku, że x równa się 1, czyli ramię ma 4, 2, tutaj jest na górnej podstawie, tutaj jest 4, kolejne ramię, no i podstawa jest 3x i 3x, czyli 6. Tak, długość ramienia tego trapezu wyszło nam, że jest równa 4. Tak, skasujemy sobie to. Ok. I teraz, co my będziemy dalej robić? No pod punkt B, tak? Trzeba znaleźć kosinus kąta ABD, czyli A, B, D. Jak to zrobić? Bardzo prosto. Oczywiście będziemy korzystać z twierdzenia kosinusów. Czyli A, B, D. Mam nadzieję, na tym rysunku jeszcze cokolwiek będzie widać. Dobra, weźmy to jakimś takim, o, różowym. Czyli będziemy brali trójkąt A. No dobra, nie, tak nie będziemy robić. To. Jezu, jak krzywo. No, w miarę. ABD, tak? Pozwólcie, że go może, o, machniemy go sobie gdzieś tu. Podstawa to jest 6x, wiemy, że x wyszedł 1, czyli tu będzie 6. Tutaj jest 4, a tu jest, no, niewiadoma długość, tak? Nie wiemy, ile tu jest. Ale oczywiście, korzystając z tego trójkąta, możemy to sobie policzyć, tak? Czyli skorzystamy sobie z Pitagorasa w tym trójkącie. Podstawa tutaj jest x i 3x, więc jest 4x, a więc jest po prostu 4 do kwadratu. Dodać 2 pierwiastki z 3 do kwadratu równa się, nie wiem, nazwijmy to jakieś y. Tak? No to lecimy. 4 do kwadratu 16, tu 2 pierwiastki z 3 do kwadratu to już było, to było 12, czyli y kwadrat równa się 28, a więc y równa się pierwiastek z 28, więc to jest pierwiastek z 4 razy 7, a więc 2 pierwiastki z 7. No, zrobimy tak, ciach, 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 ciach. Dwa pierwiastki z 7. I mamy oczywiście obliczyć kosinus kąta ABD, czyli tego przy B, czyli tego kąta. Tak? To co? Stosujemy twierdzenie. Dobrze mówię? Kosinus tego kąta. No dobrze mówię. Tak, no to stosuję twierdzenie kosinusów, czyli mamy tak. To było a kwadrat równa się b kwadrat plus c kwadrat minus 2bc kosinus alfa, tak? Przy czym b i c to są przyprostokątne, czyli mamy tak. Może ten bok do kwadratu, a więc 4 kwadrat, to jest ten tutaj bok, a więc 6 do kwadratu, dodać 2 pierwiastki z 7 do kwadratu, minus 2 razy ten bok, więc będzie 12 pierwiastków z 7, więc 2 razy 12 to jest 24 pierwiastki z 7 kosinus alfa. Zmieściłem. Dobra. 4 do kwadratu to jest 16. Tutaj będziemy mieli 36 plus 28. Dobra. 36 plus 28 minus 24 pierwiastki z 7 kosinus kąta alfa.
Czyli to jest 50, 64, czyli mamy 16 minus 64 równa się minus 24 pierwiastki z 7 cosinus alfa. 16 minus to jest minus 48 równa się minus 24 pierwiastki z 7 cosinus alfa. Podzielimy przez to, co stoi przy niewiadomej. Czyli przez to, co stoi przy kosinusie, więc jest minus 48 przez minus 24 pierwiastki z 7 równa się kosinus naszego kąta alfa. Minus z minusem da nam plusy. 48 przez 24 to jest 2 i 1, czyli kosinus naszego kąta alfa to jest 2 przez pierwiastek 7 i usuńmy tą niewymierność, czyli będzie 2 pierwiastki z 7 przez 7. Wyszło, bo mam tu odpowiedź zapisaną, zauważyłem. Tego tak kminiłem. I patrzyłem, czy to jest OK. Skończone. Dowodzik, tak? Teoretycznie. Chociaż nie, no. Oblicz długość ramienia trapezu. Obliczyliśmy 4 i kosinus kąta ABD. Spoko. Zadanie nie jest proste. Jeżeli na samym początku tego zadania nie zauważymy, że ten trójkąt siwy jest przystający do trójkąta niebieskiego, nie ruszysz tego zadania. Jak ruszysz, to i tak obliczenia są dość. Może wnioski nie są jakieś takie ciężkie, bo jedno wynika z drugiego, zwłaszcza to jest trapez równoramienny, ale no. Nie wiem, czy bym siódemki tu nie wrzucił punktacji zamiast sześciu, ale ja nie jestem osobą, która zdaje tą punktację. Długie zadanie, jeżeli masz jakiekolwiek pytania, więc pisz je w komentarzach. A póki co, no, dzięki za uwagę, podoba się łapka w górę. No i zapraszam Cię do kolejnych zadań, które już pojawią się na pewno po weekendzie, więc w poniedziałek. Trzymaj się, na razie, cześć.